Dzisiaj dwa słowa dla tych, którzy się boją. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, kiedy byłem na Ukrainie, to w tej wschodniej tradycji, wschodnich obrządkach, fascynowało mnie wielkie nabożeństwo do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Kiedy na Ukrainie ktoś powie Chrystus Waskies, Alleluja, to drugi z radością na pewno się uśmiechnie i powie Waistin Waskies, Alleluja. I oni tym pozdrowieniem pozdrawiają się w czasie po zmartwychwstaniu, ten pierwszy okres, dwa tygodnie. Ale też w całym rok, jakby to ta świadomość tego, że my jesteśmy chrześcijaninami, którzy uwierzyli w zmartwychwstanie, jest dla nich bardzo czytelna i to mnie fascynowało, że my nie mamy tego tak jak oni. Znaczy, troszkę szkoda mi zawsze tego i kiedy przyjechałem do Polski, to staram się ludzi uczyć właśnie tej radości zmartwychwstania. Wielu, kiedy powiem Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, nawet nie wie jak odpowiedzieć. A na pewno nie ma w nich tej radości, którą widziałem u ludzi na wschodzie. Dlaczego ja wam mówię o zmartwychwstaniu? Dlatego, że zmartwychwstanie zabiera nasz strach i lęk. Kiedy Jezus chodził po ziemi, to przynajmniej trzy razy, tak jest zapisane w Ewangelii, mówił swoim uczniom, Syn Człowieczy idzie do Jerozolimy, tam będzie wydany przez starszyznę, będzie biczowany, torturowany, umrze, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Trzy razy im o tym mówił, że upewniał ich, przemieniał się, żeby mieli wiarę. Ale oni byli tak jak my, ludźmi słabymi. I kiedy przyszedł ten czas, kiedy zabrano im Pana Jezusa, widzieli, jak Go traktują, jak Go torturują, jak zabili Go na krzyżu, jak Go potem złożyli do grobu, to stracili nadzieję. To ich strach przeszedł w taką rezygnację. I wtedy Jezus przyszedł i powiedział, pokój wam, nie bójcie się. Jezus podczas pierwszego spotkania trzy razy powtarzał, nie bójcie się, nie lękajcie się. I kiedy oni spotykali Jezusa Zmartwychwstałego, kiedy potem otrzymali Ducha Świętego, to oni już się niczego nie bali. Ci zwykli, tak jak my ludzie, którzy wcześniej się bali, przestali się bać nawet największych tortur, bo wiedzieli, że śmierci już nie ma, że idą do nieba, że jest zmartwychwstanie. Święty Paweł, prześladowca Chrystusa, ten, który wtrącał do więzienia, który głosował za zabiciem chrześcijan, ten święty Paweł, kiedy się nawrócił, on już mówi, chcę raczej umrzeć, bo to dla mnie o wiele lepsze. Zostawać z wami to dla was bardziej konieczne. I chciał już iść do tego, którego cały czas głosił, bo wiedział, że dla chrześcijanina nie ma już śmierci, jest życie. I mówię wam o tym, jutro jest niedziela. Dzień jeden w tygodniu, w którym świętujemy zmartwychwstanie, nawet w czasie Wielkiego Postu. Każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W każdą niedzielę świętujemy właśnie to wielkie zwycięstwo. I myślcie o tym zmartwychwstaniu Jezusa i o naszym zmartwychwstaniu, bo my też zmartwychwstaniemy. I widzicie, my teraz, widząc różne obrazy, obrazy wojny, płacz tych, którzy uciekają, rany tych, którzy zostali, byli pod ostrzałem, gniew i to zło wojny. Widzimy to w telewizji, widzimy to w internecie i nasze serce zaczyna wpadać w przerażenie. Ale nie bójcie się. Bóg nad tym wszystkim jest. I nie wiadomo, co nas czeka. Nie wiadomo, co czeka tamtych ludzi jeszcze.
Na pewno nawet ci, którzy wierzą, wielu z nich, odda życie za ojczyznę, zginie. Ale nas też kiedyś czeka śmierć, czy taka, czy inna, każdego z nas czeka śmierć. I to trzeba jakby mieć tę świadomość cały czas, niezależnie czy jest pokój, czy wojna, bo to jest zwyczajna droga człowieka. Wiecie, kiedyś miałem takie lęki. Na każdego myślę, że przychodzi taka chwila, że człowiek się boi o siebie, czy o swoich bliskich i boi się na przykład o swoją reputację, czy o swój byt. Jest ten wielki lęk. I ja kiedyś myślę, że to jest od Ducha Świętego i podzielę się z tym z wami, bo często to mówię ludziom, którym brakuje nadziei. Otóż kiedy dopada mnie lęk, strach, to ja zbieram te wszystkie wyobrażenia, zbieram wszystkie te moje lęki, staję przed nimi i mówię do Boga tak: Panie Boże, jeżeli taka jest Twoja wola, żebym ja tak cierpiał, żeby się to ze mną stało, żeby mnie to spotkało, jeżeli jest taka Twoja wola, to ja się na to zgadzam. Niech będzie Twoja wola. Ale jeżeli chcesz, żebym głosił Ciebie, żebym głosił chwałę też Najświętszej Marii Panny, jeżeli chcesz, abym niósł to moim braciom, to wyratuj mnie z tego. To mi daruj życie. To mnie ocal. Drodzy bracia, kiedy tak stanę przed tym wszystkim, oddam to Panu Bogu, zawierzę i zgodzę się na to, to okazuje się, że to jest jak bańka miliarda i pych, i nie ma tego. Dlatego radzę też wam. Stańcie przed najgorszymi waszymi lękami. Przed tym, co sobie wyobrażasz, że ci może spotkać. Co może spotkać twoich bliskich. I powiedz: Panie, jeśli jest taka twoja wola, to ja się na nią zgadzam. Ale jeżeli chcesz, żebym żył i chwalił Ciebie jeszcze, żebym się nawrócił, żebym pokutował, to ocal moje życie, to przyjdź mi z pomocą. I zobaczycie, że wtedy przyjdzie taki pokój. I dlatego proszę was też, abyście dużo myśleli o życiu wiecznym, o tym, co Bóg przygotował dla nas, o niebie, bo to daje siłę. I człowiek, który żyje zmartwychwstanym, nie jest człowiekiem, który dąży do śmierci. Popatrzcie, chrześcijaństwo nigdy nie zaakceptowało samobójstwa. I nie zaakceptuje, bo zawsze oddaje jakby życie w ręce Boga. Bóg daje życie i Bóg odbiera życie. Bóg bierze nas do siebie w tym czasie, kiedy sam chce, nie wtedy, kiedy my wybieramy. Dlatego człowiek, który wierzy w zmartwychwstanie, nie boi się ani żyć, nie boi się też umrzeć. Człowiek, chrześcijanin, jest człowiekiem wolnym. Jest człowiekiem, który nie żyje strachem, lękiem, ale który żyje nadzieją. Nadzieją i wiarą w to, że czeka go lepszy świat, o którym Jezus powiedział: ani ucho nie widziało, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jakie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Dlatego jutro jest Dzień Zmartwychwstania. I ja na ten jutrzejszy dzień, na niedzielę, was serca błogosławię. I pójdźcie do kościoła jutro. I świętujcie Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I słuchajcie słowa, które Pan mówi do was tam podczas liturgii. I abyśmy się kiedyś wszyscy spotkali w niebie. Abyśmy tak żyli tutaj na ziemi, abyśmy byli godni tego, aby kiedyś radować się też na niebie. Nie bójcie się. Nie bójcie się, bo Jezus zwyciężył śmierć. I cokolwiek nas tutaj w tym życiu spotka, to jest jeszcze to, co Bóg obiecał nam. I dlatego też walczymy tutaj o życie dla naszych bliskich. Oddajemy życie za naszą ojczyznę. Też rezygnujemy z wygód i różnych rzeczy na rzecz tego, żeby pomóc w biedzie, w chorobie tym, którzy tego potrzebują. Tak jak teraz tego doświadczamy, kiedy stoimy przed właśnie tą falą emigrantów, którzy przychodzą do nas, bo
nie mają gdzie pójść. Dla których jesteśmy tak jak Jezus, tak jak Maryja. Pomagamy. Sami rezygnując czasami ze swojego. Na ten czas, na niedzielę, na zmartwychwstanie, na życie wieczne. Z serca was wszystkich błogosławi. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa.